Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam was dzisiaj do pierwszych wrażeń Sony Xperia XZ Premium. Muszę od razu powiedzieć, że to jest chyba najlepsze urządzenie od Sony, które powstało. Bardzo jestem zadowolony z tego sprzętu w chwili obecnej. Z aparatu również, co ciekawe, jeżeli chodzi o Sony. Natomiast do tego za chwilę przejdziemy. Jeżeli chodzi o budowę, oczywiście ona się dość mocno palcuje, ale nie ma takiej tragedii jak u moich kolegów, wydaje mi się, którzy mają tą wersję lusterkową, bardziej odbijającą tą srebrną. Tutaj ta czarna mimo wszystko troszkę maskuje te odciski palców. Specjalnie przed chwilą przecierałem samo urządzenie, żeby zobaczyć, czy są jakieś tutaj rysy. Natomiast nie zauważyłem w chwili obecnej niczego. Natomiast pamiętajcie, Gorilla Glass 5 generacji nie jest super odporna na rysy, bardziej na upadki w momencie, kiedy wystąpiłoby tu jakieś naprężenie. W chwili obecnej jest chyba całkiem nieźle. No i tak bardzo mocno odbija, jak widzicie, to urządzenie. Jest to spory smartfon, to nie jest mały smartfon i ciężko mi go tutaj chwycić jedną ręką. Na pewno jest kilka fajnych usprawnień, jeżeli chodzi o system. Tak jak widzieliście chociażby tutaj, że mamy siatkę, możemy sobie zwiększyć do 5x5 i to jest jedna z tych takich nowości, o których warto gdzieś tam powiedzieć. Natomiast no, takie nie do końca fajne zagospodarowanie przestrzeni, jeżeli chodzi o górę i dół. No u góry jeszcze rozumiem, natomiast na dole widać, że sporo tego miejsca jest. Natomiast to jest symetryczne i tutaj jakby Sony jest konsekwentne w tym, co robi przez wiele lat. I muszę powiedzieć, no, że samo urządzenie rzeczywiście prezentuje się bardzo ładnie, nie mam tu jakichś większych zastrzeżeń. Działa również bardzo ok, tutaj nie spotkałem się z jakimiś problemami, w sensie, żeby coś się zawiesiło, jakieś lagi i tak dalej. To wszystko rzeczywiście działa bardzo sprawnie tutaj. Fajnie, że już miałem aktualizację, wersja 7.1.1, więc rzeczywiście bardzo aktualny soft. Urządzenie działa naprawdę bardzo ok. W większości przypadków wszystko odpala się momentalnie. Sporo oglądałem na Netflixie filmów, na YouTubie. No tego rzeczywiście, z tego rzeczywiście tutaj korzystam, jest naprawdę bardzo, bardzo ok, więc to urządzenie nie będzie odstawać, jeżeli chodzi o inne smartfony, które są topowe. Miejcie tego świadomość, że to rzeczywiście Snapdragon 835 radzi sobie tutaj całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o baterię, tylko tak wspomnę, wyniki takie do 5 godzin mam maksymalnie, co oczywiście są dobrymi wynikami, natomiast zdarza się również tutaj, że czasami mi się pojawiało, że Wi-Fi było na przykład włączone kilkadziesiąt dni, co jest bardzo dziwne, ale godzina 11, 78%, większość na Wi-Fi dzisiaj mimo wszystko, ale mimo wszystko urządzenie wydaje mi się, że radzi sobie całkiem w porządku. Dużym plusem jest na pewno aparat, natomiast muszę kilka rzeczy tutaj sprostować. Po pierwsze, wielokrotnie mówiłem, że ten interfejs niestety nie jest jakiś taki super, jeżeli chodzi o aparat. I teraz dostrzegam jakby większe wady tego rozwiązania, a mianowicie bardzo dużo korzystam mimo wszystko z tego trybu super spowolnienia, czy tam bardzo spowolnione, natomiast widzę również to, że muszę się przeklikać przez te wszystkie tryby, żeby przejść do trybu wideo. Również w momencie, kiedy nagrywam wideo, wolę nagrać w 4K, więc muszę wejść osobno tryb, nie mogę sobie zrobić tego z tego trybu normalnego wideo, więc tu dodatkowe kliknięcia, które są tak naprawdę zbędne. Natomiast muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o zdjęcia, jest dużo lepiej niż poprzednio, jeżeli chodzi o Sony. Może nie jest to taki etap, że już możemy robić zdjęcia jedno po drugim, tak po prostu o tak. No, działa to naprawdę, widać, że jest ponowne wyostrzenie. Ale dużo zdjęć wypada naprawdę dużo lepiej. Sam interfejs wydaje mi się, że jest troszeczkę bardziej dopracowany, troszeczkę szybciej to wszystko jednak chodzi. Mam tutaj włączony HDR. Więc te zdjęcia rzeczywiście w tle się jakby obrabiają i to rzeczywiście jest chyba mocno na plus. Natomiast muszę wam powiedzieć, że no zrobiłem już sporo tych zdjęć i niektóre rzeczywiście są bardzo fajne. Tutaj na przykład wydaje mi się, że jest jedno z takich ciekawszych ujęć. No bardzo ładne są te zdjęcia, nie musimy mieć jakoś specjalnie dużo światła, bardzo ładnie rozmywa tło. Rzeczywiście to wygląda spoko, natomiast minusem jest to, że nie możemy jakoś bardzo mocno ostrzyć z bliska. Ale te zdjęcia rzeczywiście wyglądają bardzo, bardzo fajnie, ale chyba kartą przetargową, jeżeli chodzi o ten telefon, jest mimo wszystko tryb slow motion. Już wam pokazuję, jak to wygląda, oczywiście tuż macie podgląd. Jest kilka tych filmów takich, gdzie oczywiście jest to 720, tak, i to jest jakby też taki spory minus, biorąc pod uwagę, że no fajnie było mieć tutaj Full HD mimo wszystko, ale rzeczywiście wygląda to bardzo, bardzo ładnie. No to spowolnienie jest rzeczywiście świetną sprawą. Myślałem, że to będzie taki bajer, z którego skorzystam kilka razy. Natomiast większość tych moich filmów, które nagrywam, rzeczywiście są zrobione właśnie w tym trybie slow motion.
Nie, to chyba nie do końca się udało zrobić to, co chciałem. Tu chyba. No wygląda to naprawdę świetnie. W każdym razie, no szkoda, że musimy się przeklikiwać przez te wszystkie opcje. Ja tych filmów tej slow motion rzeczywiście mam sporo. Wrzucałem kilka gdzieś tam wcześniej wam, żebyście mogli sobie to zobaczyć. Natomiast takie zwykłe zdjęcia, również naprawdę pod słońce zdjęcie zrobione z HDR-em. Bardzo ładnie wszystko doświetlone. Wszystko ładnie ostre. Oczywiście nie wyostrza tak blisko jak na przykład inne urządzenia, ale mimo wszystko wygląda to bardzo, bardzo fajnie, więc w tej kwestii Sony rzeczywiście się poprawiło, jeżeli chodzi o aparat. Wydaje mi się, że wygląda to sporo lepiej, jeżeli chodzi o to urządzenie. Na chwilę obecną nie mam jakichś większych zastrzeżeń. Zdarzył mi się jakiś błąd Wi-Fi, to jest taka rzecz, o której gdzieś tam warto wspomnieć. Jedyne co, to rzeczywiście ten smartfon jest spory. A, ktoś może zapytać. Tak, zdarzyła mi się taka opcja. W momencie, kiedy polowałem na jakieś owady właśnie w trybie slow motion, pojawiło mi się, że telefon, i to było, oczywiście było chyba w te dni, gdzie było tam blisko 30 stopni, tam 27, pojawił mi się ekran, że telefon musi się ostudzić, żeby korzystać z aparatu, więc pojawiało się to bardzo późno i rzeczywiście miałem bardzo długo włączony aparat, bo cały czas polowałem, cały czas robiłem zdjęcia te 960 fpsów, czy te filmy, ale mimo wszystko warto o tym wspomnieć, że coś takiego się pojawiło. No i wreszcie rzecz, która jest taką wisienką na torcie, nie wiem, to chyba posłuchali wszystkich recenzentów, którzy testowali sprzęty, że przyciski głośności przenieśli do góry. Nie są one na dole. I rzeczywiście powiem szczerze, że wcześniej może nie korzystałem jakoś tak specjalnie z tego, ale teraz zacząłem wykorzystywać to, że faktycznie mamy fizyczny spust migawki i to rzeczywiście się przydaje. Bardzo często z tego korzystam, nie muszę dodatkowo upaćkać sobie tutaj ekranu i to jest mocno, mocno na plus. Recenzję zaproszę was, podejrzewam, że za kilka dni, bo rzeczywiście no już sporo korzystam z tego urządzenia. I wszystkie testy oczywiście wam tutaj pokażę, natomiast jestem naprawdę mega zadowolony w chwili obecnej. To jest na pewno najlepsze urządzenie Sony, ale widzicie również taka mała informacja na sam koniec, że tutaj dość mocno zagłębione są te otwory, jeżeli chodzi o mikrofony, o głośniki i tutaj już mi coś wpadło, muszę sobie to jakoś delikatnie wyciągnąć, bo jednak podejrzewam, że to będzie dość mocno tutaj przeszkadzać. Dajcie znać, co myślicie, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!